Dzień dobry, wsiadamy dzisiaj do pociągu donikąd, opowiadam o tym jak znaleźć drogę, co może Tobie pomóc, aby wyjść wreszcie z nałogu. Jest to marzenie ściętej głowy, każdy kto poczuł się zmęczony już z życiem w nałogu, po prostu tego pragnie. To jest pytanie, które dzwoni w uszach właśnie każdego, kto już ma serdecznie dosyć takiego życia, więc... Dawajcie, dawajcie, śpieszymy się i lecimy. Witaj, jest to podcast Marzeny Ciesielskiej z serii. Pociąg do Nikon. Więc, jak znaleźć drogę, co może Tobie pomóc, aby wyjść wreszcie z nałogu? Pytam o to swoich pacjentów i klientów, co się dzieje aktualnie w ich głowach że już jest ok, że już utrzymują abstynencję, że nie, że nie mają ochoty sięgać po alkohol, po narkotyki, nie grają na maszynach, czy odstawili jakieś nałogowe, na przykład romansowanie, zakupocholizm, czy jakieś inne diabelstwo, które było silniejsze od nich. Jak to robią? Jak utrzymują abstynencję? Chociaż wszyscy wiemy, że przecież jest ciężko, że to nie jest łatwe, że to jest trudna robota, ale przychodzi taki moment u wielu ludzi, że następuje taki klik i to klik to, to jest właśnie to coś, o czym dzisiaj będę chciała Wam wytłumaczyć i rozkminić. Co to jest takiego? Czyli co się wywróciło w ich głowach, w osobach, które są już w abstynencji, że nie chcą wracać do tej starej metody na problemy, że nie chcą tego plasterka sobie naklejać w postaci powrotu do starego nałogu. No jak to się wydarzyło, jak to się zadziało, chociaż tyle razy im nie wychodziło, nie mogli, wracali. A teraz jest okej. Okay. No i zebrałam te refleksje osób, które już są wolnymi strzelcami, bez tego ciężkiego plecaka nałogu. No i to, co obserwuję, to wygląda tak, że przychodzi moment, kiedy cichną te potrzebty diabełka, który podpowiada, aby sięgać po używkę, albo nawet jeśli ponownie próbuje cię kusić, to ty śmiało wyciągasz środkowy palec i mówisz tak, oczywiście, powiem to w wersji kultu kulturalnej. Odwal się, nie mam ochoty na ciebie, nie opłaca mi się. I już Ciebie brać i wracać do starego schematu. No i jak to się wydarza? Jak to się dzieje, że co, że spływa na nich taka mądrość i większa ochota na tą abstynencję? No nie. Nic na nich nie spływa nagle. To nie jest powiew wiosennego wiatru. Początki wychodzenia i utrzymywania abstynencji są podobne u każdego z Was. Tak samo zaczynacie tylko w pewnym momencie u niektórych osób następuje to kliknięcie. I to kliknięcie to jest dla mnie właśnie wychodzenie już z samej abstynencji, czyli samego niepicia, już przestaje być ten dupościsk i myślenie o tym, o jej a jak ja mam żyć bez. Tylko następuje już, to się właśnie zmienia w głowie, patrzenie, i namacalne znalezienie dowodów na to, że fajniej jest bez nałogu i bez używki. I wtedy, jak poczujecie namacalnie jakieś drobne sytuacje, które będą dawały Wam przyjemność, radość, wolność, większy spokój, na trzeźwo, to wtedy zaczniecie się przekonywać, że tego używka Wam nigdy nie dawała. Że było fajnie po niej, bo ona odcinała, ale wam się już nie opłaca. Tęskni, znaczy, tęsknić możecie za tym odcięciem, ale nie opłaca wam się już do tego realnie wracać, bo koszty są za duże. I na początku abstynencji u każdego z Was, na początku abstynencji do, doświadczacie wszyscy dużych zawirowań strachu, niepokoju. A ta mądrość i większa ochota na, na abstynencję, ona przychodzi z czasem. To nie jest tak, że od samego początku będzie Wam się chciało utrzymywać abstynencję i, i wszystko będzie grało. No nie. Początkowo każdy z was nie bardzo wyobraża sobie życie bez tej używki. I spoko. I dajcie sobie do tego prawo. Dodaj sobie taką. W swoim słowniku dodatkową opcję, że nie musisz wiedzieć, jak będzie. I to jest całkiem w porządku. Zobacz, nie wiesz, jak twoje życie za tydzień będzie wyglądało. Czy ono nadal będzie takie samo? Masz nadzieję. Ale nie masz gwarancji. Przecież różne nieoczekiwane, dobre i zaskakujące, ale też i smutne sytuacje wydarzają się w naszym życiu. No, i nadal idziemy przez to życie, chociaż nie wiemy, co się wydarzy. Nie mamy pewności. Więc, jakby z podobną wiarą wejdź na tą drogę abstynencji, nie wiedząc, jak cię życie zaskoczy. Nie zakładaj, że na pewno cię zaskoczy negatywnie, bo myślę, że to przychodzi. O jej, o jej, jak ja mam żyć bez. No, zobacz. Spróbuj, posmakuj. Jak ci nie będzie pasowało, zawsze możesz wrócić do swojej starej używki. Nikt ci tego nie zabierze, nikt ci tego nie odbierze, tej możliwości. No ale spróbuj czegoś nowego, żeby mieć większy repertuar, mieć większe doświadczenie, mieć z czego wybierać. Załóż, że początki twojej abstynencji będą dziwne. Ty jesteś zagubiony w nowej rzeczywistości. I tak, jak wprowadzasz się do nowego mieszkania, na przykład w innym mieście czy w innym kraju, no to też tam jesteś zagubiony, bo nie wiesz, gdzie jest piekarnia, gdzie urząd, gdzie lekarz. No ale nie rezygnujesz z tego nowego lokum tylko dlatego, że niewiele wiesz, tylko starasz się powoli ogarniać rzeczywistość, poznawać coraz więcej. I w abstynencji jest podobnie rozgość się w tym nowym lokum. Niby to samo. Ale przecież wiesz i czujesz organicznie, że niby to samo, ale jednak wszystko jest inaczej. To prawda. Wyparowanie substancji czy odstawienie nałogowego zachowania zmienia cholernie perspektywę. Porównam to do zatrucia pokarmowego, kiedy czujesz, że coś siedzi ci na żołądku, że się czymś zatrułeś. To wtedy Twoja rzeczywistość wydaje Ci się ciężka. Boli Cię całe ciało, nic Cię nie cieszy, na nic nie masz ochoty. Ale wystarczy, że minie ten stan zatrucia, jesteś już zupełnie innym człowiekiem, te same okoliczności, nic się nie zmieniło, tylko przestało Cię coś boleć, przestałeś mieć to zatrucie. I nauk traktuj jak zatrucie pokarmowe. I na początku twoja abstynencja no to będzie takie zdrowienie, wychodzenie z tego zatrucia pokarmowego. No i kiedy nabierzesz większej wprawy w swojej abstynencji, że idziesz żyć bez używki, bez tego nałogowego zachowania, okazuje się, że można o wiele lepiej przeżyć dzień, zyskując wiarę, że sprawnie możesz załatwić jakiś problem. I te z pozoru drobne rzeczy to właśnie one budują Twoją moc, Twoją sprawczość, Twoje poczucie wartości i są wspaniałym początkiem do abstynencji na dłużej. Porównam to też do innej sytuacji, takiej, co spotyka każdego z nas. Zobacz. Idziesz do nowej pracy. Zależy Ci, aby dobrze wypaść, bo potrzebujesz tej pracy. Boisz się bardzo, ponieważ 10 lat nie pracowałeś w tej branży. A no, może w sumie to i nigdy, w sumie nie pracowałeś na tym stanowisku. No i co? I okazuje się, że powoli się wdrażasz w tryby, dajesz radę. Najpierw przy pomocy innych, a potem sam już pracujesz, samodzielnie. Zaczynasz wówczas z większą chęcią chodzić do pracy. Czujesz się potrzebny, a przede wszystkim jesteś z siebie dumny, że ogarniasz, że opanowałeś. Że już dobrze ci to wychodzi bez pomocy innych. No i cieszą cię wtedy te małe sukcesy. To są niby drobne rzeczy, ale jak wspaniale robią dzień. Jak to buduje twoje poczucie wartości. I z każdym dniem jesteś pewniejszy tego, że ta praca jest dla ciebie, a ty dla niej. I możesz się realizować. To samo jest w trzeźwieniu. Te drobne wyzwania, które ogarniasz bez używki, budują twoją wiarę. Która wraz z każdym tygodniem abstynencji rośnie i rośnie i rośnie i pulchnie i robi się coraz fajniejsza, aż w końcu staje się taką wiarą, która ma właściwy rozmiar, dzięki której czujesz się pewniej. Możesz się odezwać, możesz zapytać, możesz poprosić, możesz funkcjonować. Czyli najpierw ją musisz wyhodować, tą swoją wiarę. I wtedy to są te momenty, których potrzebujesz, przy których czujesz się dobrze. Dobrze, bez używki. I to są właśnie te elementy dnia codziennego, te małe, drobne rzeczy, które nakładają się, budują, i okazuje się, że z nimi ci jest lepiej, z nimi ci jest bardziej po drodze niż z tą używką. I to jest właśnie to kliknięcie to jest właśnie ten moment, u ludzi, którzy już z sukcesem utrzymują abstynencję, że okej, okay. mi się bardziej opłaca trzeźwieć, fajniejsza jest ta praca nad sobą. Nawet mogę powiedzieć, że uzależniają się trochę od pracy nad sobą, od rozwoju osobistego, bo to już, to już nie ma nic wspólnego z terapią uzależnień. Już wtedy wchodzicie na wyższy level, już stajecie się studentami, smakujecie, studiujecie, poznajecie tak organicznie, kim jesteście i na czym polega życie. I to się robi wtedy takie smaczne i przyjemne. Ale na początku w gabinecie często słyszę, jak osoby, które odstawiają używkę, myślą o sobie. Już na trzeźwo, ale jeszcze w początkach swojej abstynencji tak. Ojejku, ale ja będę nudny i nieciekawy. Kto mnie będzie zapraszał na spotkania, jeśli przestanę na przykład pić? Moje życie będzie smutne, bo nie będę miał powodów do radości. Nic ciekawego nie mam do powiedzenia, a alkohol albo substancje rozwiązują język. Zbliżają i pomagają załatwiać trudne sprawy. Kolejna obawa to jest taka, że, że staniecie się odludkiem, że nikt nie będzie chciał z wami gadać, albo jeszcze takie, że życie się skończy wraz z moją abstynencją. Hmm, no to jest myślenie dosyć negatywne, bo obawiasz się zmian, bo nie wiesz, co Cię czeka. A może coś Cię czeka za rogiem? Uwielbiam pewien rysunek motywacyjny, widziałam go na Facebooku. Taki ludek kopie tunel pod ziemią. Dosyć długi ten korytarz już wykopał. Jest zmęczony, ma dosyć, ma ochotę się poddać. I dosłownie dwa metry dalej, gdyby dalej kontynuował kopanie, jest już to, czego szukał czyli korytarz pełen diamentów. Więc nie poddawaj się za szybko, powalcz trochę dłużej, nawet jeśli odczuwasz zmęczenie. Odpocznij, zatrzymaj się, jeśli czujesz, że jesteś zmęczony, ale nie wracaj z obranej drogi, nie uciekaj, nie wychodź z tego tunelu, zostań tam, odpocznij, tam możesz sobie posiedzieć. I kiedy będziesz gotowy, ruszysz dalej. Jest mi też bardzo smutno. I, I przykro mi jest, kiedy myślisz o sobie tak słabo, bo, bo wtedy wydaje mi się, że zapomniałeś może, jakie masz cudne zasoby. Wróć do mojego pierwszego podcastu, w którym opowiadam o tym, że mamy turbomoce i jak je po nie sięgać. Moi klienci uzależnieni są najczęściej osobami charyzmatycznymi, inteligentnymi, utalentowanymi i ciekawymi. Myślą o sobie zupełnie inaczej. A ja mam taką przyjemność być i wspierać ich, przyglądać się, jak wspaniale rozkwitają. Uwielbiam swoją pracę właśnie za to, bo obserwuję przeobrażenia, jak z <laughs> osoba zamienia się w motylka. I... Zaczynają wierzyć w siebie, doceniają swój potencjał, odkrywają te swoje turbomoce, przypominają sobie, że mają właśnie te super zasoby, świetne moce. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy dla kogoś bohaterem. I co takiego powiemy, i co takiego zrobimy, że to może stać się. Czymś ważnym dla drugiego człowieka, jakimś natchnieniem. Więc nie możemy siebie przekreślać. I często jest tak, że to, to, ta nasza historia, którą się dzielimy, to nasze doświadczenie może być czymś ważnym, jakimś mottem życiowym, jakimś natchnieniem dla kogoś, kto dopiero zaczyna. I taki Taka, taki lęk i takie myślenie o sobie tak słabo. Ja myślę, że podobnie mają artyści i ludzie sukcesu, gdzie ich perfekcjonizm czy surowa ocena swoich osiągnięć przesłania im radość i dumę ze wszystkich sukcesów. Jak wiele osób utalentowanych z powodu niskiego poczucia własnej wartości sięga po nałogi? Dużo. Albo popada w depresję. I pierwszy krok do zmiany myślenia wymaga spisania. Myślę tak sobie, że może i spisania. Jak możesz łagodniej pomyśleć o sobie? Co możesz sobie obiecać, aby wzmocnić i nie osłabiać swojej satysfakcji z siebie samego? Możesz na przykład sobie obiecać, że będziesz zapisywać każdego dnia, co zrobiłeś na trzeźwo, jak ci minął dzień. Może ktoś powiedział Ci coś miłego, a może Ty kogoś doceniłeś. Zwyczajne słowa potrafią zrobić dobry dzień. Zacznijmy zamieniać takie destrukcyjne i nieprawdziwe przekonania na swój temat, na bardziej takie prawdziwe i milsze, które mogą nas budować. Mam takie poczucie, że mówimy do siebie, ale też i do innych ludzi dosyć niedbale. I zamiast powiedzieć: może spróbuj, może warto spróbować. Nie poddawaj się, dasz radę, wierzę w Ciebie. To mówimy, jesteś leniwy, weź się do roboty, przestań się mazać. Zamiast wesprzeć, dać słowo wsparcia, które bywa nieraz na wagę złota, kiedy jesteśmy w kondycyjnej dupie, to jeszcze potrafimy dokopać leżącemu. Słowa mają moc. Słowa potrafią ranić, ale i być trampoliną. I nie chodzi o to, aby oszukiwać czy ściemniać innych ludzi, ale używać delikatniejszego języka w komunikacji, w komunikowaniu się samym z, ze sobą, ale i z innymi ludźmi. Pamiętacie z dzieciństwa magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Od nich możemy zacząć. Zobacz, kiedy podasz szklankę kawy, wody, czy nawet ulubionej herbatki komuś, zawsze możesz powiedzieć: proszę, to dla ciebie. Chciałam ci zrobić przyjemność i wywołać uśmiech na twojej twarzy. No przecież po to robimy, po to podajemy komuś herbatkę i kawę, żeby zrobić komuś przyjemność, więc dodajmy to, dopowiedzmy to. Tak jak nie mówimy: kocham cię, bo no bo po co to powtarzać, przecież wszyscy o tym wiedzą. A potem na terapii ja słyszę, że ojej, jak mi się marzy o tym, żeby ktoś powiedział mi kocham, żeby właśnie ta konkretna osoba powiedziała, że mnie kocha. A ona nie mówi. A kiedy pytam tej drugiej osoby, dlaczego nie mówisz, ona mówi: No, ale przecież. To chyba wiadomo? No właśnie, nie. Czasami jest dobrze to usłyszeć. I dlatego dodawajmy. Informacje, dlaczego coś robimy. Podaję ci twoją herbatkę, ponieważ chcę ci zrobić przyjemność? Żebyś mógł się uśmiechnąć do mnie. Nauczmy się dziękować za drobne kwestie. Ja też się tego uczyłam. I nauczyłam się świadomie dziękować za to, że na przykład poczułam się przyjemnie przy kimś, że miło spędziłam z tą osobą czas. Albo że na przykład wybierając coś w sklepie. Poczułam się zaopiekowana i ważna jako klientka. Dziękuję za to. Wyjaśniając, za co dziękuję. Że dziękuję za to, że osoba mi poświęciła czas, że zaopiekowała się mną i że jestem bardzo zadowolona z tego, co kupiłam. Że to było dla mnie ważne. Mam na przykład cudowną trenerkę osobistą. Często jej okazuje wdzięczność, że rozumie moje osobliwe podejście do aktywności fizycznej, że nie frustruje się, kiedy marudzę, że akceptuje mnie, choć wiem, że nie jestem jej wymarzoną klientką na siłowni. Zostało mi jeszcze kilka rzeczy do opanowania, jeśli chodzi o dziękowanie czy przepraszanie. Muszę jeszcze wytrenować dziękowanie i przepraszanie swoich najbliższych, a szczególnie rodziców. To jest sprawa, która u mnie kuleje, ale wiem, co kuleje, więc wiem, co mam do wracy. No i zobaczcie, to, że wasze początki w abstynencji są niełatwe, to nie oznacza, że tak już zostanie że będzie tak nieustannie, trudno, że będzie tak nieustannie pod górkę, że nieustannie cały czas się będziecie musieli nad czymś zastanawiać. No nie, teraz się zastanawiacie, teraz trenujecie 20-30 różnych umiejętności naraz, bo tego wymaga abstynencja. Ale te nowe nawyki kształtują się i utrwalają około 3-4 miesięcy. I wtedy przychodzi taki kryzys, taka niechęć. Niektórzy to nazywają fazą muru. Tak, tak też w terapii uzależnień, że po fazie miesiąca miodowego, kiedy ogólnie osoba jest optymistyczna i wydaje jej się, że spoko, ta abstynencja jest prosta, potem przychodzi ta faza muru, właśnie około trzeciego, czwartego miesiąca. I wtedy masz niechęć do wszystkiego. Takie zmęczenie materiału. I ja wtedy lubię, takie określenie, które zasłyszałam, nawet nie, nie pamiętam skąd, może i ze szkoły z terapii uzależnień, albo z klubu AA, i, ale to, to, to określenie, to jest takie wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. I ta faza muru ona też przemija ona musi wystąpić bo to jest takie ostatnie tchnienie tego starego, niefajnego nawyku, który próbujemy rzucić i on próbuje nas jeszcze tam podszczypać za tyłek to jest takie ostatnie tchnienie zdechłej ostrygi, czyli jeszcze taki ostatni rzut na taśmę a nóż, widelec może jednak wrócisz z powrotem do starego nawyku, no i jeżeli się nie poddasz, jeżeli to zwa jeżeli to wytrzymasz, no to wtedy już minęła faza muru i możesz sobie pogratulować. I dużo osób właśnie koło tego trzeciego, czwartego miesiąca się wywala. Yy, I to jest ten trudny moment. On nie musi być trzeci, czwarty miesiąc. Może być tak, że ty indywidualnie masz inny moment kryzysowy. Sprawdź, przeanalizuj, który moment jest dla ciebie trudny, bo często jest tak, że. Abstynencja odbywa się, w ogóle trzeźwienie i zapijanie odbywa się w systematycznym, w systematycznie powtarzającym się takim schemacie. Czyli jakiś czas pijesz, potem masz jakąś przerwę i potem ponownie wracasz. Więc sprawdź, jak to u ciebie wygląda. Kiedy jest ten moment i ta faza muru? I ten kryzys, jeżeli przejdzie, to Twój nowy, zdrowy nawyk jest już taki stabilniejszy w Tobie. On już tak trochę osiadł. Możesz wtedy przytulić się do siebie. Możesz zrobić sobie pochwałkę za łóżkiem, bo byłeś cwańszy niż kuszący diabełek, bo byłeś o krok mądrzejszy od siebie. A w tworzeniu nowych nawyków trzeba być mądrzejszym o krok od siebie, bo ta część mózgu, która odpowiada za ten, za tą nawykową część, za tą automatyczną, ona bywa wtedy taka głośna, taka wredna, taka histeryczna. Ona będzie chciała zagłuszyć tam Twoją mądrość, a Twoja mądrość to jest, jak się pukniesz w czółko, to jest płat przedczołowy. I ta część musi, tam musi się grzać, to czułko twoje się musi grzać, bo tam jest twoja mądrość, twoja umiejętność myślenia, wyciągania wniosków, kreatywność, i dzięki niej jesteś mądrym człowiekiem, wartościowym człowiekiem. Więc nie słuchaj. Tej starej części mózgu, tej leniwej, która po prostu chciałaby, żeby wszystko było takie automatyczne, proste, bez zastanowienia, jak mycie zębów. No, życie trochę jest bardziej skomplikowane, i wtedy, kiedy cię ciągnie do nałogu, kiedy masz ten głodek, no to odzywa się wtedy ta leniwa część mózgu, która mówi: No nie wysilaj się. Możesz naprawdę prościej. Więc ta faza muru. To jest ważny moment, żeby go przetrwać. Pamiętajcie o tym, że wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. I po przetrwaniu, po, po wyjściu z tego, z tej fazy muru, są te diamenciki. Jest to do czego próbujecie się dokopać. I tutaj przydałaby się taka pewna umiejętność kłócenia się ze sobą, czyli stara część mózgu leniwa. Ona będzie krzyczeć, będzie histeryzować, będzie głośna, a ty używasz płata przedczołowego, czyli swojego czułka, i zaczynasz się kłócić z tą starą, głupią częścią mózgu, aby nie poddać się tym swoim myślom, które często podpowiadają głupoty, i oglądać te swoje myśli, które Twoja głowa produkuje, i oceniać je, czy one w ogóle są realne, czy one mają sens. Czy w ogóle chcesz tak myśleć? Bo to, że pojawia się jakaś myśl, to nie znaczy, że to jest twoje. Tylko ty możesz. To trochę jak rzep. Jeżeli nawet się to przyczepi do ciebie, to rzep możesz odczepić, spróbować go odlepić od siebie. I to samo jest ze, z twoimi myślami. Możesz je potraktować. Dobra, to jest jak jako moje. Ja w to wierzę, przyjmuję to. Albo powiedzieć, wątpię, stąd rzepię. Nie chcecie, nie jesteś mój. Jesteś po prostu produktem mojego starego mózgu leniwego. I, I to jest trenowanie nowej umiejętności. Chciałabym, żeby ta nowa umiejętność ona stała się świadomą umiejętnością. Ponieważ wtedy to ty Decydujesz, jak chcesz myśleć i co chcesz czuć. I wtedy masz kontrolę nad sobą, wtedy jesteś panem swojej sytuacji, kiedy używasz tego płata przedczołowego i zaczynasz myśleć i podważać to, co wymyśla twój głupi, automatyczny, stary mózg. A do tej pory to twoje myśli przyczepiały się jak rzepy do ciebie i łaziłeś z tym wszystkim, choć wcale niekoniecznie chciałeś tak myśleć. Ale teraz wiesz, że możesz sam decydować, którą myśl zostawiasz, a którą wywalasz. Albo szukasz argumentów, żeby sobie odeszły. I na koniec podam ci przykład. O co chodzi z tym kłóceniem się ze sobą? Na czym polega ta umiejętność? Sytuacja, która przychodzi mi do głowy. Boję się. Zastanawiam się, jak mi pójdzie, bo idę za chwilę na jakieś spotkanie. No i teraz sprawdzę, I to, i to jest właśnie moja myśl. Boję się, bo za chwilę mam jakieś ważne spotkanie. Złapałam tą myśl. No i teraz sprawdzam, czy ja się naprawdę tylko boję. Czy naprawdę się boję? Czego się boję? Co to za spotkanie? Co mnie czeka na nim, że tak to przeżywam? Zadaję sobie też pytanie, na przykład, ale o co mi chodzi? Co się tam takiego wydarza? I samo przyglądanie się tej myśli powoduje, że oswajam w sobie lęk, ale nie tylko. Mogę na przykład odkryć, że nie tylko odczuwam lęk, ale też odczuwam euforię, jakiś niepokój związany ze spotkaniem, ale i ekscytację. Cieszę się w sumie też, że wreszcie spotkam tą osobę. Więc nie jest nie tylko lęk, odkrywam, że jest kilka jeszcze innych emocji. Więc nie czuję tylko lęku. Mam w sobie jeszcze inne emocje, które doświadczam równolegle. A moja myśl mi podpowiadała, że tylko się boję. Zobaczcie, to jest stary skrót myśleniowy, bo wydawało mi się, że jeśli do tej pory się wszystkiego bałam, to i pewnie teraz też. Skoro czuję lęk. A odczuwanie lęku nie oznacza, że tylko to czuję, że będzie przerażająco, że będzie strasznie. Lęk zawsze jest związany z tym, że pojawia się jakieś, jakaś nowa sytuacja, której muszę stawić czoła. I to nie musi być koniec świata, to nie musi być taki lęk, który mnie paraliżuje, tylko zdrowy, adekwatny do sytuacji. No i takie rozkminy w Twojej głowie na temat tej jednej myśli mogą działać nie tylko uspokajająco, ale ty zaczynasz jakby rozumieć, co się wydarzy, o co Tobie chodzi. I czy rzeczywiście musisz podążać za tą myślą, że czujesz lęki, że cię przeraża to spotkanie, bo za chwilę wycofasz się z tego spotkania, zrezygnujesz i wymyślisz milion powodów, żeby na nie mnie pójść. A kiedy zaczniesz się sprzeczać, kłócić z tymi swoimi myślami, oglądać je, przyglądać się im z różnych stron, no to wtedy się okaże, że ojej, to może wcale nie jest tak do końca, że ja się tylko boję. Ja w sumie może mam ochotę na to spotkanie, że jestem ciekawa tego, co będzie. Że może wcale nie jest tak źle, jak podpowiada mi ta myśl. Pójdę, sprawdzę, przekonam się, czy myśl, ta moja pierwotna i prawdziwa, czy może to jest ściema. I na tym polega właśnie ta świadoma umiejętność gadania ze sobą i kłócenia, i to jest coś, co potrzebujesz trenować w swoim okresie abstynencji, sprzeczać się ze sobą, być o krok mądrzejszym od siebie. Bo wtedy będziesz miał większą kontrolę. I będziesz rozumiał, co się z tobą dzieje, i będziesz mniej przerażony. Jak będziesz mniej przerażony, nie będziesz potrzebował sięgać. Po ten swój znany stary uspokajacz. I może tak warto szukać tej drogi która może Ci pomóc. Pamiętaj, że ta droga do Twojej abstynencji, do Twojej trzeźwości, to nie jest, że wykopiesz przez dwa tygodnie kawałek tego tunelu i już spadnie na Ciebie cała piwnica diamentów. No nie, kop, kop, kop i w końcu przyjdzie, przyjdzie właśnie ten klik, i poczujesz, że tak, że Tobie to pasuje. Że abstynencja i trzeźwość się opłaca. Bo według mnie osoby, które osiągają sukces, trzeźwieją i nie mają ochoty wracać do nałogu, to one muszą osiągnąć stan taki, że opłaca im się trzeźwość, opłaca im się abstynencja, że mają z tego namacalną, organiczną korzyść, że czują się spełnieni, szczęśliwi. Spokojniejsi w swoim życiu. Bo po to odstawiasz nauk. Nie po to, żeby się męczyć i przeżywać piekło na ziemi i katusze z tego powodu, że czegoś nie możesz, tylko zobaczyć, że właśnie bez tego może być o niebo lepiej. I tego ci życzę. Życzę Ci tych odkryć, życzę Ci tych kliknięć, żeby przyszedł taki moment w Twoim życiu, że uznasz, że. Nie wiesz, co się musiałoby wydarzyć w Twoim życiu, żebyś sięgnął z powrotem do swojego starego nałogu. Że ci się to po prostu zwyczajnie nie opłaca. Dziękuję bardzo. Zatrzymaliśmy się, moi drodzy. Dojechaliśmy dzisiaj naszym pociągiem do właściwej stacji. <laughs> Żegnam. Pa.